To jest trudno powiedzieć, jakie to jest przeżycie. Życzę każdej kobiecie, żeby to przeżyła. Posiadanie dziecka jest takim totalnym szaleństwem. Ja zostałam mamą, jak miałam 20 lat i wydawało mi się, że świat się dla mnie skończył. W tej pierwszej fazie takiego początkowego macierzyństwa to jednak człowiek jest taki troszeczkę rozdygotany. Przede wszystkim Gabrysia to jest najbardziej odpowiedzialne zadanie, jakie w ogóle w życiu dostałam. Myślę, że tych obowiązków będzie dużo więcej, ale radości też będzie dużo więcej. Miłość mamy, że tak powiem, nie jest dzielona na dwójkę dzieci, tylko się jakby się pomnaża, tak? Jakby ktoś, kto nie ma dziecka, nie zrozumie tego, ale taki zabawny moment, kiedy moje dziecko nauczyło się łapać ręką stopę i po prostu przeciąga się z jednej strony na drugą. I to jest strasznie śmieszne. Ale ktoś, kto nie ma dziecka, tego nie zrozumie, bo pomyśli, że jestem jakąś wariatką. Ale przygotowali przyjęcie na Dzień Matki. Upiekli sami ciasto nieudolnie, ale dla mnie był to niesamowity dzień i niesamowita radość, że coś chcieli dla mnie zrobić od siebie. Fajnie jest być mamą. To jest taka duma, której nie doświadczasz w żadnym innym wypadku. No jest to coś niesamowitego. Myślę, że ciężko to opisać. Po prostu trzeba to przeżyć. To jest takie magiczne i cudowne, bardzo fajne. Idę w środku, dwóch synów po bokach, jeden z tyłu i po prostu jestem dumna mama, cała szczęśliwa i zachwycona. I teraz odbieram nagrodę za te wszystkie trudy. Po prostu sobie nie wyobrażam życia, gdybym nie miała tej rodziny i tych dzieci. Mieli napisać w szkole wypracowanie na temat osoby, która ich inspiruje. I on napisał, że ja jestem tą osobą. I to było po prostu tak bardzo mocne. Z tylu osób, które mógł wymienić, wymienił mnie.